Każdy kraj, każdy naród, każdy region świata ma swoje legendy miejskie. Historie o smokach, Basyliszkach, Yeti czy Wielkiej Stopie. Każdy z nas słyszał o potworze z Loch Ness. Są to bajki dla dzieci, historie mające na celu ściągać turystów. A co jeśli nie wszystkie są bajkami? Zapraszam do odcinka o Yeti, a może o wielkiej stopie. Bohater dzisiejszego odcinka był hominidem, żyjącym wspólnie z innymi hominidami. Pojawił się na Ziemi około 9 milionów lat temu, a wyginął około 100 tysięcy lat temu. Ale czy na pewno wyginął? A może historię właśnie o Yeti to tak naprawdę historia spotkań ludźmi z tymi wielkimi małpami, które przetrwały w odosobnieniu do dziś? Tak czy siak, gigantopitekus zamieszkiwał tereny dzisiejszych Chin, Indii i Wietnamu. Była to małpa jak wiele innych dzisiaj znanych ale nie do końca to co wyróżniałoby go spośród innych to ogromne rozmiary zobaczcie jak przy czaszce gigantopiteka prezentuje się czaszka człowieka była gigantyczna no i zobaczcie jak przy tym wielkim hominidzie wyglądałby człowiek mógł on przekraczać nawet 3 metry wzrostu rozpiętość ramion tego olbrzyma wynosiła 3,6 metra a masa tych wielkich hominidów przekraczała 540 kg nie jest do końca jasne, jak poruszał się ten olbrzym. Odnalezione dotąd szczątki sugerują, że chodził on wyprostowany, jak ludzie. Z drugiej jednak strony, podparcie na czterech kończynach rozkładałoby siły symetrycznie i ułatwiałoby szybkie poruszanie się, jak robią to dzisiejsze goryle. Póki co, są to jedynie domysły, bo brakuje bardziej kompletnych szczątków tych hominidów. Szczęka i żuchwa były masywne, wyposażone były w kły oraz zęby przedtrzonowe i trzonowe, krótkie, płaskie, pokryte mocnym szkliwem przystosowane do rozcierania. Dodatkowo szczątki odnajduje się w lasach bambusowych. Wszystko to sugeruje dietę składającą się w dużej mierze właśnie z bambusa oraz innych roślin i owoców rosnących w lasach. Gabaryty i chód oraz prawdopodobna postawa z podparciem na czterech kończynach sugerują wygląd zbliżony bardziej do dzisiejszych goryli, jednak naukowcy skłaniają się bardziej do teorii, że wyglądał on raczej jak orangutan i był z nim bliżej spokrewniony. Gabaryty tych olbrzymów sprawiły, że praktycznie nie miały one wrogów naturalnych w swoim środowisku i w czasach, kiedy żyły. Zwyczajnie nie było żadnych drapieżników, które byłyby w ogóle zdolne do zaatakowania tak wielkiej małpy. Często w prasie czytamy doniesienia ludzi, którzy widzieli Yeti czy Wielką Stopę. Wywołują one zazwyczaj uśmiech na naszych twarzach, ale może gdzieś tam naprawdę żyją sobie w odosobnieniu, w gąszczu dżungli olbrzymie hominidy, które unikają kontaktów z ludźmi. Wiele jest jeszcze do odkrycia na naszej planecie. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Jak zawsze wesprzyj mój kanał subskrybując go oraz pozostaw łapkę w górę, jeśli ci się podobało. Paleontologiczna Piona. Hej.